Chciałabym w tym miejscu rozpocząć od zacytowania osoby dla mnie ważnej, pana profesora Łętowskiego, który jeszcze w latach 80. powiedział, że nie ma jawności neutralnej, wolnej od wartościowania. Jawność zawsze jest w czyimś interesie i równocześnie przeciwko czyimś interesom. W związku z tym konieczne jest jakby patrzenie na problem jawności, tak jak powiedziała pani profesor Lipowicz, z perspektywy dla mnie w ramach prowadzonego przeze mnie zadania bardzo istotnej zasady. Jest to zasada konstytucyjna, zasada zrównoważonego rozwoju. Ona powinna nam wyznaczać pewną perspektywę badawczą. Z jednej strony jawność jest ważną konstytucyjną, znaczy prawo do informacji jest uregulowane w konstytucji, jawność jest ważną zasadą. Musimy pamiętać o tym, że jawność nie jest dana społeczeństwu raz na zawsze. Jest to pewien projekt w budowie. Musimy w związku z tym podejmować stałe starania na rzecz monitorowania tej jawności. Z drugiej jednak strony powinniśmy, monitorując tą jawność i takie działania w ramach prowadzonego przeze mnie zadania są podejmowane. Między innymi taki jeden z elementów takich propozycji, które mamy, omówi dzisiaj pan doktor Maciejewski z Polskiej Akademii Nauk. Mamy różne rozwiązania. Nasza dzisiejsza konferencja poświęcona jest jednak jednemu małemu aspektowi naszych prac badawczych. Jest to problem nadużywania prawa do informacji. Patrzymy jednak na ten problem z szerszej perspektywy. Z perspektywy jawności jako zasady, mając jednak świadomość, że państwo musi realizować interes publiczny. Z tego powodu konieczne są pewne ograniczenia. My, wbrew zarzutom, które zostały nam postawione, ale to może w ramach części dyskusyjnej, nie mamy recepty. Celem tej konferencji ma być pytanie, czy jawność jest pewnym, czy nadużywanie prawa do informacji jest kosztem społecznym, który musimy ponieść. Czy też jest to problem, którym powinien zająć się ustawodawca? Jeżeli ma się zająć, to kolejne pytanie, jak ma się zająć? Czy jak tą kwestię normatywną rozwiązać, czy jak podjąć te działania normatywne. Tylko zwracam również uwagę na to, że pewna klauzula, nawet jeżeli w ogóle będziemy taką klauzulę rekomendować, nie może naruszać istoty konstytucyjnie gwarantowanego prawa. W związku z tym będziemy bardzo dokładnie zwracać uwagę, żeby jeżeli w ogóle dokonana zostanie jakaś rekomendacja, to obok tej rekomendacji będą działania i rozwiązania prawne zmierzające dla zabezpieczenia prawa do informacji. Prawo do informacji bowiem może być w mojej ocenie nadużywane zarówno przez obywateli, przez każdego, ale także trzeba pamiętać o drugim aspekcie nadużywania prawa. Tym nadużywającym może być również urzędnik. W związku z tym są tu dwie strony medalu. Trzeba na te elementy patrzeć jednocześnie. Regulacja prawna nie może być regulacją wycinkową. Dobrze, dzisiaj zajmujemy się nadużywaniem. Tak nie jest. Trzeba na to patrzeć całościowo, jak i pewien całościowy problem społeczny. Bardzo proszę więc w ramach panelu dyskusyjnego, panelistów, do odniesienia się do tego problemu. Teraz jednak wracając do rozważań prawnoporównawczych.
nadużywanie prawa do informacji publicznej, jakby rozwiązania prawne przeciwko nadużywaniu prawa do informacji publicznej są obecne w różnych porządkach prawnych. Może być to sytuacja, w której ustawodawca wprowadza pewne rozwiązania szczegółowe, na przykład związane z kwestią opłat. Stąd w ramach dzisiejszej konferencji pan doktor Piotr Sitniewski będzie mówił o opłatach. Ja bym w ramach tego wystąpienia chciała zająć się kwestią pewnej, czy tego, co określam jako ogólną normę ograniczającą. Ta norma jest w wielu aktach prawnych. W ramach Europy występuje ona we Francji, Estonii, Słowenii, na Litwie, poza Europą, czy także w Nowej Zelandii, Australii, czy w Republice Południowej Afryki. Czy w ogóle, ale zarówno ustawodawstwo obce, literatura obca, jednak podkreśla, że jest to problem dla prawa. W polskiej literaturze również mówi się o nadużywaniu prawa, w tym prawa do informacji. Ja jednak pozwolę sobie zacytować teoretyków prawa, Sławomirę Wronkowską i Zygmunta Ziembińskiego. Powiedzieli oni, że podstawowym sposobem przeciwdziałania nadużywaniu prawa jest obowiązywanie normy prawnej, w której granicach nie mieszczą się niepożądane społecznie zachowania. A co za tym idzie? Niepożądane działanie lub zaniechanie nie podlega ochronie wynikającej z tej normy. Jak te niepożądane społecznie zachowania określają ustawy innych państw? Pewną wartością, która można ją wysunąć przed nawias, która podlega ochronie, jest sprawność działania administracji. Ustawy więc mówią o możliwości odmowy dostępu do informacji, jeżeli jest to związane z nadmiernym obciążeniem pracą, zakłóceniem pracy. Trzeba bowiem pamiętać, że sprawność działania państwa jest wartością. I to nie chodzi tutaj o prawo dla wygody urzędników. Nie możemy patrzeć tak na państwo. Urzędnicy to pomimo różnych indywidualnych, jednostkowych przypadków niewłaściwych działań, to reprezentanci, oni działają na rzecz pewnej misji publicznej. Oni służą wykonywaniu zadań publicznych. W związku z tym efektywność działania administracji wiąże się z prawem do dobrej administracji i właściwym wykonywaniem zadań publicznych, ale także efektywnym wydatkowaniem środków publicznych. W związku z tym jest to, ustawodawstwo przewiduje tutaj w szczególnych przypadkach możliwość odmowy dostępu do informacji publicznej. Ja podam chętnie dla zainteresowanych, znaczy na stronie projektu ta prezentacja będzie dostępna, tylko krótkie przykłady, na przykład Irlandia, podobne rozwiązanie w ustawie estońskiej, gdzie można odmówić dostępu do informacji ze względu na szeroko rozumianą sprawność działania administracji. Tutaj kolejny przykład ustawy estońskiej. Poza tą wartością, jaką jest sprawność działania administracji, ustawodawca przewiduje także ustawodawstwa innych krajów przewidują inną podstawę odmowy dostępu do informacji publicznej, informacji o charakterze publicznym. Jest to możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia bądź odmowy dostępu w sytuacji, kiedy wniosek jest, tutaj różne określenia, ale ze względu na charakter tego wniosku. Jest mowa o wnioskach
niepoważnych, dokuczliwych, błahych. Te pojęcia mogą pojawiać się razem bądź występować samodzielnie. Przykładowo bardzo ogólna regulacja prawna, ustawa brytyjska, gdzie jest mowa o wniosku dokuczliwym. Trzeba jednak pamiętać, że jest to zupełnie inny system prawny. Tam poza tym przepisem istnieje poradnik dla urzędnika, jak stosować ten przepis. On ma 37 stron. I odsyłam tutaj do tekstu pisanego, ale co dla mnie było bardzo szokujące, że pomimo tak bardzo ogólnego przepisu, jakby taki przegląd postlegislacyjny, który został dokonany, wskazywał, że ten przepis był w wyjątkowych, szczególnych, bardzo rzadko stosowany. To bardzo ciekawe. Jeżeli poza ustawą brytyjską rozwiązanie tego typu, mówiące o wnioskach błahych, dokuczliwych, uciążliwych, irytujących nawet, to ustawy takie jak ustawa irlandzka, ustawa nowozelandzka, ale bardzo ciekawym rozwiązaniem wprowadza ustawa Republiki Południowej Afryki. Ona daje możliwość odmowy dostępu, jeżeli wniosek jest niepoważny lub irytujący. Ale, co dla mnie jest ciekawe, wprowadza jednocześnie pozytywny test szkody. To oznacza, że urzędnik do spraw informacji, niezależnie od przesłanek, ma obowiązek udostępnić akta, jeżeli interes publiczny za ich ujawnieniem wyraźnie przewyższa ewentualną szkodę spowodowaną tym ujawnieniem. Czyli oprócz jakby oceny wniosku i jego charakteru, urzędnik musi ocenić tą szkodę, która by powstała, gdyby dana informacja nie była ujawniona. I poza tym jeszcze ustawodawstwo, kilka ustawodawstw, między innymi ustawa francuska, ustawa słoweńska, odnoszą się wprost do pojęcia nadużycia prawa do informacji, dając możliwość w takim przypadku odmowy dostępu do informacji. Rozwiązaniem zupełnie szczególnym, i tutaj jeżeli w innych sprawach nie mam rekomendacji pełnej, na pewno wiem, że nie powinniśmy odnosić się w polskim porządku prawnym do rozwiązań australijskich. Są to rozwiązania o charakterze szczególnym. Tam wyspecjalizowany organ, jakim jest komisarz do spraw informacji, po przeprowadzonym postępowaniu z własnej inicjatywy lub na wniosek organu, znaczy podmiotu udostępniającego, określa daną osobę za dokuczliwego wnioskodawcę. To oznacza później kwestie proceduralne. Taka osoba tak określona, jej prawo do informacji jest ograniczone bardzo i zależy tak naprawdę już wtedy tylko od dobrej woli organu. Jeżeli organ będzie miły, to taka osoba dostanie tą informację. Ale tak naprawdę jest właściwie poprzez taką decyzję pozbawiony swojego prawa. Tym, nie powiem, takim powiedziałabym troszkę mrożącym krew w żyłach akcentem, chciałabym zakończyć i pozostałe swoje uwagi przekazać już w ramach panelu dyskusyjnego. Dziękuję Państwu. Thank you.
Dziękuję bardzo pani dr Piskorz. Bardzo się cieszę, że zostały wskazane na te dwa elementy nadużycia, które mogą wystąpić w zakresie prawa do informacji. Ja w związku z tym uważam, że z uwagi na te dwa elementy bardziej odpowiadające temu byłoby takie określenie tematu konferencji jako nadużycie prawa w zakresie informacji publicznej, ale cieszę się, że to zostało wskazane. Ja to akcentowałam w swoich publikacjach. Instytucja nadużycia prawa jest mi bliska. Ja swego czasu chciałam się bliżej zająć tą instytucją. Niestety czas mi nie pozwolił, ale rozpoczęłam pracę na ten temat i stąd wiem, że zwraca się uwagę na możliwość nadużycia prawa także w zakresie prawa publicznego. Podkreśla się to, o tym mówiono już kilka lat temu na konferencji, że nadużycie prawa może dotyczyć nie tylko prawa cywilnego, ale może łączyć się również z prawem publicznym i może dotyczyć zarówno nadużycia, to co akcentowała pani dr Piskorz-Ryń, prawa publicznego przez organy administracji, a więc to, co się określało jako nadużycie kompetencji, o czym bardzo dużo mówi się w nauce francuskiej czy w nauce anglosaskiej, jak i może dotyczyć nadużycia prawa, które odpowiada pewnym instytucjom prywatnoprawnym, a więc nadużycia prawa przez osobę, która z tego prawa chce korzystać. Też uważam, że w nauce nie powinno być żadnych takich białych plam, żadnych sytuacji, którymi się nie zajmujemy, będąc wielką zwolenniczką jawności. Jednocześnie widzę potrzebę badania tych instytucji, bo inaczej dochodzi do tworzenia w ramach sądownictwa administracyjnego instytucji, które zastępują to. Przecież pojęcie dokumentu wewnętrznego, przecież pojęcie dokumentu technicznego, przecież odwoływanie się do zasady proporcjonalności, przecież wskazywanie, ja ostatnio znowu badałam orzeczenia, które w tym roku zapadały, odwoływanie się do tego, że artykuł 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie, jak gdyby nie określa wszystkich przypadków, w których można odmówić prawa do informacji, bo trzeba sięgać do konstytucji i do pojęcia porządku publicznego. Z czego się bierze? Bierze się z tego, że w praktyce zauważa się takie sytuacje, które nie pozwalają na dokonanie sprawiedliwego orzeczenia. I chcąc znaleźć, bo sędzia jednak wymierza sprawiedliwość, poszukuje się tych elementów w konstytucji. Tyle, jeżeli chodzi bardzo krótko, trochę też i głos dyskusji, trochę moderacji. Chciałabym przekazać głos następnemu uczestnikowi. To jest panu profesorowi Krzysztofowi Wieleckiemu, który będzie mówił na temat trzeciego wymiaru prawa. Tak?